Siema, witajcie w trzecim odcinku 10 ciekawostek w grach i zaczniemy od nawiązania w Wiedźminie 3 do jednego ze zwiastunów gry. Mówisz o trollach? To one mają kłopot, nie my. Nie wiem, komu chcesz zaimponować, ale na mnie te twardzielskie teksty nie robią wrażenia. I kto to mówi? Wesemir opowiadał mi, jak robiliście zlecenie dla Nilfgaardczyków. W Velen. Co? Co ty robisz? Zabijam potwory. Dobre sobie. Tak mi się powiedziało, wiesz. Chodźmy już. Co ty robisz? Zabijam potwory. W Far Cry 4 znajduje się jaskinia z filmu Indiana Jones i Ostatnia Krucjata. W trójce znajdziemy nawiązanie do serialu Breaking Bad. W TB istniał kiedyś miecz stworzony przez błąd i do dzisiaj niektórzy sprzedawcy mają coś o nim do opowiedzenia. W Wiedźminie 2 znajduje się postać, która za każdym razem ma inne imię, czasem możemy trafić, że nazywa się Hermiona. Jest to oczywiście nawiązanie do Harry'ego Pottera. Nie macaj go, tylko ostro! W Just Cause 3 znajdziemy plakaty z postacią, która występowała w dwójce. My name is Bolo Santosi. I am the leader of the revolutionary army known as the Reapers. Our goal is for the people of Panau to break the chains of oppression. W Dying Light The Following znajduje się nawiązanie do filmu The Room. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. W Falloutie 4 znajdziemy Trevora z GTA 5. W Watch Dogs możemy znaleźć kurliki, które występowały w innych grach Ubisoftu. W GTA 5 znajdziemy nawiązanie do Sonika, a to już wszystko w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Cześć.